Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny materiał z cyklu Tomb Raider. Zobaczymy, dokąd teraz zaprowadzi nas Lara. I w którą stronę ja w ogóle mam iść? Tylko na to, jakieś łańcuchy, jakiś mechanizm tam widzę w oddali, a z tej strony pierwszy krok zrobiony. Krok numer dwa. Ta chińska ceramika ma kilka tysięcy lat. Czy to możliwe, że Chińczycy dotarli na tę wyspę przed powstaniem Yamatai? Wygląda na pustą. Myślałem, że tutaj coś jest jeszcze, ale... Co tam jest, kurczę? Jest jakiś wielki... Nie wiem, co to jest... Klatka? Tu są jakieś łańcuszki. A, i tutaj zobaczcie, mogę tam jeszcze wejść na górę. Ale dobra, na razie się zajmiemy... Wyciągniemy to diabelstwo. Pewnie trzeba będzie rozbić tą ścianę tutaj. No to chodzę. Tam jest jeszcze skrzynia jakaś. Świetnie. Aj, zwróć! Kurczę! Kapliczka przy rozpadlinie. Przy jakiej rozpadlinie? Dobra, nie będę się teraz tym specjalnie martwił. No to chyba... Zobaczmy. A, nie da się na to wskoczyć. O, muszę jakoś dostać się na górę. Właśnie. Jak ja mam to zrobić? Przyjrzyjmy się. Wiecie co? Może spróbuję jeszcze raz. A jednak nie. Jednak, kurczę, nie da się na to wskoczyć, chyba że... Nie da... O, w mordę! No nieźle. Rozwaliłem tą ścianę tam? Tak, rozwaliłem. To chciałbym teraz... Może teraz... Choroba jasna.
A, już wiem. Tak, i teraz trzeba zamknąć tamtym mechanizmem ten właz. Z powrotem wrócić do tamtego mechanizmu. Proszę. Tak Dobra, jest. poradzę sobie z tym skokiem. O, nie poradziłaś sobie. Tak się nie wezmiesz, muszę znowu, kurczę. Dawaj, 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 dawaj. No ale to co? To ja muszę. Dobra, poradzę sobie z tym skokiem. No nie, no, jak ja mam tam doskoczyć? A wiecie co? Może jeszcze inaczej. Może zrobić to w ten sposób. Jest, udało się. Słoneczne królowe. Rytuał ognia, w którym królowa wybiera swoją następczynię. Wybrana kapłanka wkracza do klasztoru. Otrzymuje twoją moc i zostaje nową królową. Zaraz, zaraz. Wiele kobiet dobrowolnie oddało duszę za ten dar. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Proszę. Te naczynia. To nie jest transfer mocy. Przekazuje się duszę. Te wszystkie królowe, one były tobą, Himiko. Pierwsza i ostatnia. O Boże, a teraz chcesz sam. Nie oddamy ci jej. Sam. Naczynie dla duszy królowej. Muszę powstrzymać to szaleństwo. Rozejrzę się. No mamy już tutaj jakąś bramę. I co nam to dało? Na razie guzik. Muszę w ogóle iść w tamtym kierunku, więc... Więc chyba tutaj to już specjalnie nic nie zdziałam. Ale na drodze napotkały nas surowce. Ciszej trochę, Laro. Napotkały nas surowce. No i tylko już tutaj, w tą stronę, mamy obóz. Po tym obozie Lara nie będzie mogła korzystać z szybkiej podróży. Ha, ha, ha. Dobra, ja w to wchodzę. Co mogę sobie jeszcze ulepszyć? Spójrzmy. Tu jest
Jeszcze granaty odłamkowe. Biorę. Świetnie. 132 punktów surowca zostało. Dobra, ja to idę dalej. Nie będę się cofał. Skoro to przyrozpadnienie. Ho. Ależ to wygląda fajnie. Jak ty sobie, Laro, radzisz bez kurtki, bez swetra, bez niczego? Nie! Nie, proszę! Matias! Dlaczego to robisz, Matiasie? Uważasz się za bohaterkę, Laro? Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem po to, by przeżyć! Ilu ludzi ty zabiłeś, by osiągnąć to samo? Tutaj nie ma bohaterów! Tylko ci, którzy ocaleją! Kimiko jest niebezpieczna i wściekła! Pała rządzą zemsty i posiada prawdziwą, destrukcyjną moc! Zwykła śmiertelniczka za królową? Powiedziałbym, że za wolność to dobra cena! No i co teraz? W lewo jest przejście. Tu nie ma nic. Ha, bardzo śmieszne. Co ja tu mam zrobić? Prawie się chyba udało. A jakbym przeszedł trochę w tą stronę. Chyba jednak bardziej w tą. Leży gdzieś na dole ten... Nie, już nie widać. Łap! Jest! Kurczę! O nie! Podłoga znikła! Gdzie jest podłoga? Kurczę, jeszcze będziemy się bujać na pustawce. No chyba na ta...
tam doskoczyć, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak jest. Laro, uważaj! Oni idą w twoją stronę. Zrobiliśmy co się dało, żeby ich spowolnić. Dzięki, Reyes. Dostańcie się do kutra. A jeśli nie wrócę... Nie zostawimy cię tutaj. Będziemy czekać. Nie spodziewałem się tego. Co teraz mamy tutaj? Mamy... Albo trzeba zejść na dół. Jest! Tak coś czułem. Dobra, mamy obóz. Tutaj się wszystko zapisze. Braku mi umiejętności punktu żadnego. Też nie mogę nic konkretnie wziąć, mam wszystko chyba na maksa. Ja nie mogę. Kurczę. A, muszę przejść w prawo. Nie brałem tego kompletnie pod uwagę. Aj, muszę zaczynać stąd. Przesunę się tutaj. Tak. Jeszcze raz. Dobra, teraz nie będziemy chojrakować. Wspinaj się spokojnie. Teraz chyba w lewo. Tak, przesuń się jeszcze dobrze. Uff, udało się. Naszynie. Przelej w nie swą duszę i powróć do tej ziemskiej powłoki. Przelej ją i bądź odrodzona. Przelej i przebudź się! Z której broni korzystać.
będę musiał zmienić broń. Najlepiej może na dół. A może na razie strzelbę? Albo nie. Zmiana broni. Kurczę, tego przeciwnika. Dobra, dostał. Zmiana broni. Ach, kurczę, schował się akurat. Byłby chytrzy. Jest, chyba załatwiłem ich. Lara zbiera sobie surowce, a sam potrzebuje pomocy, nieźle. Ale go zmiażdżyło. Widzieliście to? Kurczę, już prawie mnie załatwił. Czy to rzucił tutaj? Dobra, załatwiony. Ach! Jeszcze oberwałem. Zbierzemy sobie surowce od panu. Tutaj już nie, już tutaj zebrane. Zobaczę jeszcze tutaj. Zebrane.
wiecie. Dobra. Co jest grane? Och, parszywcy. Czy gdzie ja mam... Czy ja mam tam skoczyć? No nie wierzę, że tam doskoczysz. Doskoczyła! Jeszcze jeden! No nie! No nie! Ruszaj się, ruszaj! Dobra! No nie, dorwał.
Kurczę, odpocznij trochę. No, dobrze moi drodzy, to... Nie no, spróbuję jeszcze raz. No, kurczę, załatwił mnie za jednym... Ruszaj! Dostał! Ajajajajaj! Dostał mnie, no. Kurczę, szukaj amunicji, kobieto. Teraz może. No nie. Jeszcze trochę. No nie. Załatwi. Thank you.
cię, cholera jasna się. Wreszcie. Myślałem, że to szybciej załatwię. No ale przeciwnik był dla mnie trudny. Och, moi drodzy, jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie kciuka, zostawcie komentarz i kontynuujemy w następnym odcinku. Zapraszam i pozdrawiam.